Nie, bo znowu ktoś będzie mówił, petarda! Że... Tak, ustawione, to wszystko, tak, jest, to, jest ustawione. To wszystko jest ustawione. On kosztował nie 1250, tylko... No dobra, to zgadujcie, który to nasz tym razem. To jest BMW M3. E36? E36. I już naprawdę rarytasik przyjechał ze Stanów. To jest Toyota RAV4, a to jest Ford Edge. A to jest oczywiście Mercedes. Ale taki niezwykły Mercedes, bo ma z tyłu na klapie E500 napisane. I tak, to jest on. To jest ten nasz. I słuchajcie, to była bardzo szybka akcja. Ten człowiek już zdążył sobie wrócić do domu, a ja o 18 piszę do niego, czy może mi sprawdzić jeden samochód, bo licytacja odbywa się za godzinę. No więc szybciutki Carfax, szybkie sprawdzenie i o 19.15, 20... No, coś koło tego. Był już nasz. Jestem mega ciekaw, jaki jest jego stan, bo jak widzicie, uszkodzenie jest takie z przodu. Natomiast wyglądał mi na zdjęciach na naprawdę dobrze zachowany egzemplarz. I skąd on jest? Z Kalifornii. Z Kalifornii. No ze słonecznej Kalifornii. Ze słonecznej Kalifornii, więc zobaczymy przede wszystkim, czy lakier nie jest wypalony, bo to jest największa bolączka tych samochodów. Ale takie E36 to jeszcze dobrze byłoby przytulić, bo to już chyba nabiera na wartości, nie? Coraz są droższe i coraz ciężej znaleźć dobry egzemplarz w takim jakimś dobrym stanie. Nie? A ten jest w dobrym stanie? Przodu widzę nie ma. No to drobna kosmetyka. Tak, to jest detailing, który trzeba naprawiać. Ale tak serio, to mam nadzieję, że rzeczywiście tak samo będzie z Mercedesem, że to będzie tylko detailing, wymiana przedniego zderzaka i że nie trzeba będzie malować nawet maski, bo wyglądał na zdrowy egzemplarz. Na zdjęciach oczywiście, jak będzie, to za chwilę się okaże. Ale takiej szybkiej dostawy to jeszcze nie miałeś. Nie, takiej szybkiej nie miałem. Słuchajcie, przyjechaliśmy dosłownie 15 minut temu, a laweta 5 minut przed nami. Dobra, możemy już zjeżdżać, panie Patryku? O, ale zamieliła! Pierwszy raz zdejmuję samochody z paki. Poprosisz go, żeby wsteczny wrzucił, bo nie chciałbym, żeby mój Mercedes za chwilę wyglądał tak jak jego RAV4. Może wejdziemy tam i go popchniemy, bo w tym tempie to będziemy do jutra czekali na tego naszego Mercedesa. Zrobimy to po amerykańsku, wózkiem widłowym. Ale zawsze na giełdzie ładują auta wózkiem, tak jest w regulaminie. A czemu są ładowane wózkiem? Bo kupujesz sobie taką M3 i jak na przykład jest zwalnięty motor, albo na przykład nie ma oleju, a motor jest dobry, i kierowca, załóżmy, odpala, nagle się ten silnik zaciera, no to jest później problem, nie? To klient ma później pretensje, tak? Czyli rozumiem, że nawet w porcie w Bremerhaven, nawet w Bremerhaven muszą być rozładowywane widlakami, mają specjalistyczne wózki. A jak wjeżdżają potem na lawetę? Wszystkie w Bremerhaven auto są ładowane wózkiem. No ale przynajmniej rozumiem, że w porcie dbają o to, żeby ten wózek nie uszkodził części w podwozie. Mają nowe wózki. Co znaczy nowe wózki? Co jest za różnica nowym? Takie. No nowoczesne na innych całkiem widłach, nie? Te widły mają dużo dłuższe niż te standardowe. Mają dużo lepszy udźwig, te wózki. No żeby weź na przykład rozładuj, załóżmy jakiegoś rama, no to przecież musi być potężny wózek. Okay. To nie może być taki wózeczek malutki jak do M3. W tym tempie to jeden odcinek, ten dzisiaj powstanie tylko z tego, jak zjeżdża auto z lawety. 25 minut. Ale to właśnie pokazuje, że są problemy czasami. No nie, no my tutaj wszystko pokazujemy tak, jak jest naprawdę. Ale w ogóle jakaś inna jest ta laweta. Taka z tym doczepionym tyłem. Czemu tak? Bo to jest taka specjalistyczna... Laweta, to jest w zasadzie autotransporter marki Kessbrorer, czyli taki, takie Ferrari wśród zabudowy. No, ona ma bardzo dużo możliwości ładowania. Tu można załadować nawet 8 dużych samochodów i nie będzie ani wysokości, ani długości. Mów po polsku, co znaczy nie będzie ani wysokości, ani długości? No bo wysokość musisz mieć 4 metry maksymalnie, tak? Okej. Okay. Nie ma możliwości, żeby auto miało, załóżmy, 4,20, to jest niedopuszczalne. Długość też nie może być przekraczana względem Niemców. Tak, ale jeżeli czasami jest taka sytuacja, że trzeba załadować jakieś 2 auta do przodu, na przykład na dół przyczepy, to z tą funkcją jest to, że dyszel się rozsuwa. Ten z tyłu, tak? Tak? A, no czyli ona się wydłuża, skraca. Tak. Okej. Okay. A dlaczego E-klasa 500? Jak byłem małym pyrtkiem, miałem tak z 10 lat, to stary miał 190. Ojej. No, w dieslu. I dosłownie po 2-3 latach przeprowadziliśmy się z tą 190 do Radomia. Uwaga, tak, mieszkałem w Radomiu, przyznaję się do tego bez bicia. W Mercedesie w salonie obok pojawiła się nowa E-klasa, okular. I zachorowaliśmy ze starym na ten samochód. Nie było oczywiście nas stać, w życiu go nie kupiliśmy, ale jak zobaczyłem potem następcę i że ma E500 oznaczenie i że jest 500, czyli 8-cylindrowcem 5-litrowym, który nomen omen nawiązywał do W124, przynajmniej jeżeli chodzi o oznaczenie, to mówię tak, o takim samochodzie dokładnie marzę, więc trochę dzisiaj spełniam swoje marzenia, czyli kupuję okulara, tylko już W211, a nie W210,
i z motorem 500. Takie połączenie W124E500 z okularem tym W210. Wiem, pokrętne bardzo, ale taka filozofia mi przyświecała. Bo dzisiaj tak, te W211 z dieslami, tymi 220D, czy nawet te 320 sześciocylindrowe są stosunkowo tanie. Bo z tego rocznika my mamy 2003 czy trzeci rocznik, czyli tam początek produkcji, bo one od 2002 były robione, to kupisz za 20 tysięcy złotych, a jak dieslu, masz tak. W dieslu albo właśnie tą 320, a jak masz takiego E500, to one już potrafią kosztować na przykład w Niemczech 9-10 tysięcy euro i w Polsce też powyżej 40 tysięcy, bliżej 50 tysięcy złotych. No, a ty dałeś też tyle za ten samochód? No właśnie. Pamiętasz ile? 1200? 1250 dolarów na licytacji kosztował. Tak. Ale mieliśmy wyższy limit, także byliśmy pewni, że go kupimy. Tak, mieliśmy limit 1500 dolarów, więc byliśmy święcie przekonani, że będzie nas. 1250 dolarów i teraz zobaczymy. Oczywiście zaraz powiecie, że to nie wszystkie koszty. Zawsze, jak już zrobimy samochód, podsumowujemy wszystkie koszty. Nie piszcie w komentarzach, że to jest nie do kupienia za 1250 dolarów, bo tak, do tego dochodzą koszty transportu, koszty cła, opłat, akcyzy, naprawy. Zawsze podsumowujemy to w drugim, trzecim odcinku, jak samochód jest gotowy. Mówimy otwarcie, ile kosztował transport, ile kosztowała prowizja Furmaxu, ile Dawid do łapy za to przyjął i tak dalej. Bo u mnie to jest, wiesz jak. Jedzie, nie diesel jednak? Nie, benzynka. Daj mu palnik, Patryk. O! No kurde, on naprawdę good wygląda. Dziękuję Patryczku bardzo za bezpieczny transport z Bremerhaven. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od uszkodzenia. Nie no, to potężne uszkodzenie. Potężne, no nie, to jest, powiem Ci, katastrofa tutaj. Trzeba wymienić grill. Zderzak. Zła wiadomość. Zderzak trzeba wymienić. Maskę. Maskę, no cholera jest tutaj roboty. Chyba trzeba ją jednak otworzyć. Może podniosę. Podnieś, ale maska ocalała, słuchajcie. Nie do końca. Albo do końca? Czy ona ma tu takie wyprofilowanie? Tu jest wgnieciona. A podniosła się maska? A nie podniosła się. Albo trzeba tu pociągnąć. Ciągnął się, ale już powinna iść. Poszła czy nie, nie poszła? A pociągnij. No już. No. Dobrze, że urwiesz dobrą maskę, no. Linka no puściła z czego? Tego. Z przycisku. I co zrobimy teraz? Nic, no wyważymy ją tym. Łomem? Dobra, może tył najpierw. Tył jest ładniejszy w tym samochodzie. Nie. Wołaj tu tego specjalistę, który to otwierał i rzekomo olej sprawdzał. Idę po Patryka. To my w tym czasie, jak on poszedł załatwiać nam eksperta od otwierania maski, to zajrzyjmy do środka. No nie jest to zniszczone auto, zobaczcie. Skóra delikatnie tutaj tylko na boczku jest popękana, leciutko. Nawet nie popękana, tylko pomarszczona można powiedzieć, ale skórka cała w bardzo dobrym stanie. Nie jest nawilżona. Nie jest, dokładnie, ale nawet nie jest, wiesz co, nawet nie jest taka sztywna. Na przykład CLK już była taka upływ czasu. To widać, że dzbany jak jest miękka. Tak, jak jest miękka, to widać, że tutaj ktoś rzeczywiście ją konserwował. Boczki fajne, niezużyte, zobacz, nic nie jest podarte, nic nie jest poprzecierane. Tu troszeczkę widać śladu zużycia, ale generalnie środek, przyciski w ogóle, to w idealnym stanie. ADAC przyjechał. Zapraszamy, pokaż nam, jak sprawdzałeś olej w tym samochodzie, Patryk. A, zobacz, jaki ekspert. Tada! Dobry! Jednak fachura! Ej, tu jest diesel. Jednak fachura, yeah. Dziękujemy. Dziękujemy, Patryk. No i wszystko w oryginale. I nie ma żadnej rzeźby, i nie ma żadnych trytytek, i nie ma żadnych lipnych przewodów, wężyków, tylko wszystko w oryginale. Kurde, i w jakim fajnym stanie. Wow! Nawet to wygłuszenie tutaj często jest już, wiesz, odstające w BMC. Pamiętasz, jakie było? Już takie brzydkie, zużyte, które skurczyło się. A tutaj wszystko? Zobacz, wygląda na to nawet, że reflektory są ok, nie mają pourywanych zaczepów, bo tu jest zaczep, jest cały. I tu jest zaczep i jest cały. One się tylko nadają do solidnej polerki. Maxenony, bo jest soczewka. Więc ideolo. Fiu, fiu. Chłodnica cała, nic tutaj nie jest pokiereszowane, czyli zostaje tylko tak naprawdę zderzak wymienić. No i ciekawe jak absorber, bo patrz, ma absorber jeszcze. Jest tutaj, ale moim zdaniem on będzie w porządku, bo to jest tylko takie pęknięcie powierzchowne. Tak. Zobacz tutaj, to jest raz. Dwa, no grill to wiadomo, że do wymiany, bo tutaj z nim niczego nie zrobimy, nie naprawimy i jego nie odzyskamy, ale to już się jakoś zrobi. Najbardziej martwi mnie jedno.
Nie trzeba byłoby malować i wymieniać maski, gdyby nie ten jeden punkcik tutaj. Widzisz, odszedł lakier w tym miejscu i tu jest wgięcie delikatne, więc zobaczymy, czy to da się w ogóle uratować, chociaż sądzę, że trzeba będzie maskę pomalować. Błotniki? Całe. O, myślałem, że tu jest nawet otarty lakier, ale nie jest. To był brud i zszedł pod palcem. I też jest na swoim cały miejscu. Błotnik, czyli nie cofnął cały się nic. Nie cofnęło się nic? Kurde. Prawie, że wsiadać i jechać. Jeszcze odpalę go sobie. Posłuchajmy tych 8 cylinderków. No i co? Rzucił palenie. Booster się rozładował pewnie, co? Idę po drugiego. Chłopaki do boosterka podłączyli, bo pewnie akumulator już słaby. Ale przy okazji będziemy mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda w bagażniku. Dojazdóweczka nieużywana, jeszcze wszystkie dzyndzle ma na sobie. O, maseczki, patrz, będziesz lekarzem. No, jeszcze z czasów COVID-u, zobacz. Klucz nam ktoś zostawił, świetnie, takiego małego hydraulicznego mi brakowało, więc proszę mi go nie ruszać stąd. Akumulator, rozumiem, że potrzebujemy boosterka, żeby odpalić, tak? Teraz, w porządku. Wzmacniacz. Jest? Jest. Tym razem nie wyjęty. Ale tu jest duży bagażnik. Duży, 570 fajny, litrów. I zobacz, jakie to jest wszystko czyste i fajne. Normalnie bardzo zadbany samochód. I w środku nie capi, tylko też jest bardzo przyjemny zapaszek. Ktoś bardzo dbał o to auto. Naprawdę, ale jestem w szoku, jak ono jest zadbane. Wiesz? Zobacz nawet, u Jezu, jak ja lubiłem w tych Mercedesach z tamtych lat tą pomarszczoną taką skóreczkę tutaj na boczkach. Pachnie skórą normalnie. Zobaczcie, jak kiedyś Mercedes robił samochody. To wszystko prawdziwa skóreczka. Tutaj, tutaj, tutaj wyłożone ładnym, przyjemnym materiałem. To mięciutkie w środku. Wtedy robili takie auta, że to jest miękkie, tutaj, rozumiesz? To jest tylko kawałek plastiku, to tutaj, o, popielniczki. I klimatyzacja czterostrefowa. Mocie panie, szybraszek ma nawet. Tego nie zauważyłem na zdjęciach. To nie jest najbogatsza wersja wyposażenia, bo nie ma choćby ogrzewanych siedzeń, ale ma już na przykład, widzę, ty, on ma pneumatykę? No na to wygląda, bo no oczywiście, no, że tak, ma pneumatykę. No to tym bardziej jest zdrowy, bo tyle stał i nie osiadł, czyli cała pneumatyka jest szczelna. Yeah. Ale jaja. Nie, bo znowu ktoś będzie mówił, petarda! Że... Tak. Ustawione, to wszystko, tak, jest, ustawione. To wszystko jest ustawione. On kosztował nie 1250, tylko 12 500. Patrzy. O kurde, nie tutaj ma. Brakuje, o. Nie ma. Ale okazuje się, że jest. Ale tylko trzeba będzie nie było z tyłu zderzaka nowego czasem. Nawet zobacz, to drewienko, nic tutaj nie jest popękane. Nic, zero. Akurat w tym samochodzie drewno jest spoko. O, myślałem, że mam tylko jeden kluczyk, ale mam dwa. Groty są dwa. Ja nie myślałem nawet, że jest jeden. Zobacz, no, kierownica nawet nie jest powycierana. Nic, żaden plastik nie jest popękany. Jak to wszystko świeżo wygląda. Taka szufladeczka na fajce. Petarda. No ten silnik odpalimy, czy nie? No ja, no już był stary w bagażniku. A już jest, tak? No był. No ale jest rozładowany. Podłączyłeś nowy? A włączyłeś go? Starten bitem. No, ale masz dobry booster? Rozładowałeś mi booster. Ja? Tak. Zobaczcie, zegar się ustawia na czas europejski. Zwariował trochę. Ale jakie fajne zegarki. Analogowy zegarek jeszcze. Zajebiście. Tym samochodem, powiem wam, jestem bardzo zaskoczony. Tu ktoś źle założył tą osłonkę, bo ona chyba powinna być tak, to pod spodem, to tak i tak, nie? To powinno być schowane. Czyli jak masz to tak, to to powinno być pod spodem, a to tak i tak. O, widzisz? I to troszkę odstaje. O kurna. Gdzie... To jest wada ukryta. Samochód do zwrotu. No, sorry. Dobra. Stan. To jest to, do czego ja zawsze przywiązuję wagę. Nawet ma schoweczki pod fotelami, proszę bardzo, z jednej i z drugiej strony. I pod fotelem pasażera, i pod fotelem kierowcy. Zagłówki składane elektrycznie, natomiast dużo jest tutaj pustych klawiszy, więc czegoś na pewno nie mamy. No nie ma ogrzewanych zydli już, tak jak mówiłem. Pewnie paru innych rzeczy też nie, ale pneumatyka jest. Skrzynie, pamiętasz, czy one miały sześciobiegowe skrzynie, nie? Tak, sześć biegów one już miały, te automaty. 306 koni mechanicznych. I chyba 460 Nm. Setkę powinien robić w 5-9 sekundy. Czterech właścicieli miało auto. Ostatni przebieg, jaki został zapisany, to 112 tysięcy mil. I to 112 tysięcy mil to było kiedy, pamiętasz? 110 miał w 2021 roku. W 2023 tutaj nie ma przebiegu wpisanego. No tu będzie jako ostatni pewnie. Nie, no to tu ostatni jest 110 500. A odwróć kartkę. A dwustronnie no, drukowałeś. Mamy takie drukarki. W 2021, czyli nasz, nie pamiętam ile ma, około 120 tysięcy mil, czyli tam blisko 200 tysięcy kilometrów. Na szczęście
zarąbiście był serwisowany. Bo zobaczcie, przy 110 tysiącach mil, co miał zrobione? Front brake pads replaced, czyli klocki hamulcowe. Fluids checked. I taką listę dalej. Wymienione filtry i oleje. Sprawdzona kontrola pełna opon. Serwis hamulców. Oil pan drain plug replaced. Brake system bled. Outside mirror replaced. Czyli nawet miał zewnętrzne lusterka naprawiane albo coś wymieniane. Wymienionych płyn hamulcowy. Nawet sensor z użycia klocków hamulcowych wymienili. Pierwszy właściciel jeździł tym autem, pierwszy i drugi właściciel jeździli tym autem 18 lat, a potem trzeci właściciel tylko miesiąc, a czwarty właściciel rok i 6 miesięcy. No to uwaga! 119 tysięcy 1416 dokładnie. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Tak? Możesz włączyć kierunkowskazy? Mogę. O, wydaje mi się, że mam przeciwmgielne, wiesz? Tak? O, faktycznie! Łukasz! Naprawdę? Nie, no coś. Poważnie? O, jak fajnie, pomarańczowy kierunek i przeciwmgłowy, mgielne z tyłu. No, to nam odchodzi robota. No cudo. I z przodu wszystko świeci, ale nie są to ksenony. To są zenony. Zenony, no tak, czyli soczewka po prostu. Światełka do polerki, wszystko do umycia, do wyszorowania i będzie petarda. Słuchaj tego. Ten sam problem ma z tym, z czujnikiem położenia pedału gazu co CLK. Kickdowna, no. Już nie przegazujesz. I CLK dlatego też z gazu ostatnio. Ale idzie. Jak dzik w kukurydze. O ja, patrz! Ale kozak! Czas. I to na silniczku elektrycznym. Pa, tajemny schowek. Nawet nie wiedziałem, że one coś takiego mają. I zobacz, jak się zamyka. A zobacz to zawieszenie jeszcze. A tu jeszcze poczekaj, co ma. Kaseciak! Panie kochany! Będzie leciał Modern Talking. I składa nawet z tyłu zagłóweczki elektrycznie. Ciach! Parę ma tutaj malfunctions. Washer fluid, no to wiadomo. Parking lamp, front light. Czyli postojówka któraś z przodu. To wiadomo, że paliwa nie ma. ESP. Trzeba coś zrobić, bo nie działa. I brake, save is brake, visit workshop. Ale podejrzewam, że to jest tylko, nie została wykasowana kontrola, nie? Bardzo możliwe. Patrz, i się opuszcza teraz. Tak? Tak, opuszcza się. No, pneumatykę ma skubany. Ja pierdolę. Zjeżdża w dół i to działa ta pneumatyka. O ja, widzisz jak zjeżdża? Nie widzę. Ale cool. I dobra, teraz go podnoszę, uwaga. Jedzie w górę? Jedzie. O, jedzie, bo czuję. Jest sukces? Tak, jest kolejny rarytas. Dziękuję bardzo.